Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Ze słynnego deptaka w Świnoujściu wita Was ekipa telewizji Kontrapunkt. Ja osobiście przyzwyczajony jestem do bardziej agresywnego języka teatru, do rzeczy mocniejszych, no ale to jest kwestia już tego, że performance jest trochę innym gatunkiem teatralnym. To znaczy historia akurat były z czasów wojny, także głód podejrzewam, że był jeszcze bardziej brutalny niż to, co pojawiło się w spektaklu. Ale faktycznie punktem wyjścia do realizacji tego spektaklu była historia mojej babci, z którą jak porozmawiałem, to po prostu okazało się, że nagle mam takie historie w rodzinie, o których nie miałem tak naprawdę pojęcia. Co oczywiście wiąże się też z przeszłością, ponieważ dawniej faktycznie ludzie bali się mówić o swojej przyszłości, o swojej historii. Słysząc wszelkiego rodzaju komentarze negatywne na temat uchodźców, nie poznawszy ich wcześniej i nie poznawszy jakby faktów i tego, z czym oni tak naprawdę przychodzą, no, stał się dla nas jakimś takim impulsem, no dobrze, no, czy faktycznie mamy prawo do tego, żeby tak mówić źle o nich, czy mamy po prostu tak prawo ich oceniać? Więc zaczęliśmy zgłębiać te tematy, no i okazało się, że jednak nie, że jednak większość informacji, które się pojawia w internecie zwłaszcza, ale jest też w mediach, jest zakłamana i jednak nacechowana na jednostronny odbiór, dlatego nasz spektakl próbuje troszeczkę pokazać drugą stronę. Proszę Państwa, jesteśmy przed galerią MS44, skąd nagramy przedstawienie Córko moja. Właśnie, czyli prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych, to jest oczywiste, ponieważ nie można tego spektaklu nagrywać, nie można mu robić zdjęć, można za to zamknąć oczy, można się odwrócić, można obejrzeć ten spektakl z różnych stron, ale proszę spektaklu nie dotykać. Ten spektakl to eksponat do słuchania. Zdzisława Szyszko, Leszek Wiśniewski. Dziękujemy Państwu.